Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Sandu, co się dzieje, do cholery? Moje krzyki były daremne, gdy parł naprzód, nie zerkając na krew i flaki pozostawione przez obcych. Goniłem go przez chyba piętnaście minut, aż zatrzymał się gwałtownie. Co ty robisz? Wydusiłem z siebie między oddechami ale wtedy zobaczyłem, przed kim stoimy. Dzieciak nadal siedział nieruchomo w swojej celi. Jego oczy pozostawały wlepione w podłogę. Sandu stał tak przez chwilę i wpatrywał się w niego. AJ mruknął w końcu. Dzieciak, którego imię najwyraźniej brzmiało AJ. Potrząsnął głową. Mogłem zobaczyć łzy opadające z jego twarzy. Nie, wydusił z siebie. Nie mogę. Sandu uśmiechnął się. Łzy zaczęły pojawiać się w jego własnych oczach. Wiem. Powiedziałem, że nie będziesz musiał, ale zaczął. Przepraszam. Obiecałem, że cię wydostanę. Wcześniej nie miałem pojęcia jak, ale jest tu pewna szansa. Nie możemy teraz tego uniknąć. AJ podniósł wzrok. Całkowity strach przenikał jego twarz. Ja nie mogę się z nim zmierzyć. Sandu powoli zbliżył się do niego. Już dobrze, powiedział. AJ wydawał się cofać na pozornie niewinne stwierdzenie. Już dobrze, powtórzył Sandu, klęcząc przed nim. Twój dar jest twoją własnością. Twoje prawo do użycia. AJ nadal potrząsał głową. Pamiętasz, co się stało? To nie była twoja wina. Ale właśnie była. Jego głos zaczynał drżeć. Sandu złapał AJ za twarz, patrząc mu głęboko w oczy. Zostałeś okłamany przez złych ludzi. Ci sami ludzie są tu teraz z nami, ci, którzy zabili ludzi, których kochałeś i uwięzili cię w tym miejscu. Każdy w twoim wieku z twoimi zdolnościami popełniłby ten błąd. To nie twoja wina. AJ otarł łzę z twarzy. Jeśli to uwolnię, wszyscy zginą. Sandu potrząsnął głową. Nie. Ćwiczyłeś, a ja się przyglądałem. Z każdym dniem coraz lepiej. Teraz nadszedł czas, by okazać swoją siłę. Twój ojciec by tego chciał, nie? Chciałby, żebyś stawił czoła temu wszystkiemu. AJ pozostał niezdecydowany. Przykro mi, ale nie mamy już żadnych opcji. Ton Sandu stał się bardziej poważny. Człowiek, który zabił Twoją rodzinę, chce zabić również ciebie. Nie mogę go powstrzymać. Nikt nie może. Wszystko zależy od ciebie. Co więc zamierzasz zrobić? Mimo, że wciąż patrzył na podłogę, AJ nagle zacisnął pięść. Nie jestem pewien, czy to moja wyobraźnia, czy co, ale mógłbym przysiąc, że wokół nas nastąpił skok ciśnienia powietrza. Jakaś Intensywna, przytłaczająca aura emanująca z ogólnej okolicy dzieciaka. A może po prostu widziałem tego dnia zbyt wiele? Niedługo potem AJ już stał. Sandu wyglądał zarówno na dumnego, jak i całkowicie przerażonego. Wziął głęboki oddech, zanim zwrócił się do mnie. To długa historia opowiem ci o później. Ale to, co ma się wydarzyć, zniżył głos. To będzie niebezpieczne. Nie musisz iść z nami. Po prostu trzymaj się z tyłu. Potem, gdy to wszystko się skończy, możemy wszyscy razem odejść. To było niejasne ostrzeżenie i takie, które nie napełniło mnie najwyższym stopniem zaufania. Mogłem sam powiedzieć, że robi się niebezpiecznie. To było oczywiste. Obserwowałem to niebezpieczeństwo przez cały dzień, ale teraz musiałem podjąć decyzję. Czy naprawdę chcę być w tym wszystkim? Czy to w ogóle miało znaczenie? Prawdę mówiąc, czułem, że perspektywa śmierci ciąży nade mną od momentu, gdy zabrzmiał pierwszy alarm. Nie miałem jednak zbyt wiele czasu, by się nad tym zastanawiać. Zanim się zorientowałem, AJ ruszył sprintem z wściekłym rytmem kroku. Sandu pospiesznie podążył za nim, zostawiając mnie stojącego tam z milionem myśli, kłębiących się w moim umyśle. Nie chciałem być sam w tym miejscu, a już na pewno nie chciałem zadawać się z Adrianem, więc poszedłem za nimi. Dzieciak biegł jakby na oślep. Więc sandu musiał skierować go w stronę miejsca, gdzie Senchu miał dokonać swojego ostatniego starcia z Kentajem. Byłem prawie pewien, że nie czeka nas nic poza makabryczną sceną. I miałem rację. Gdy dotarliśmy na miejsce, KL nadal był kupą mięsa i kości pod ścianą, zaś Hugo nie mógł uczynić nic innego poza leżeniem nieruchomo. Jego życie niewątpliwie wichało na włosku. Wraz z nimi na podłodze rozpłaszczony był Senhu. Cóż, jestem raczej pewien, że to był on. Wyglądało to tak, jakby ktoś został przejechany przez walec drogowy. KL i Hugo wyglądali oboje na nadąsanych. Ich twarze były spowite gorzką i bolesną porażką. Wy, chłopaki, przyszliście dokończyć robotę? KL zapytał nas, zanim wypuścił krótki śmiech. <śmiech> cóż? Nic was nie powstrzymuje Nie, zająknąłem się Wszystko z wami w porządku? Głupie pytanie W jak najlepszym porządku, kolego Nigdy nie było lepiej Kael odpowiedział Gdzie on poszedł? Odezwał się Sandu Ten wielki, psychopatyczny kutas Zwiał Wyprostował szyję Gestykulując w stronę przejścia po drugiej stronie Facet nawet nie przypominał człowieka, gdy zabiedział tamtego kolegę w placek. Bełkotał coś o dokończeniu roboty i wymierzaniu sprawiedliwości, co za pieprzony pajac. Dzięki, mruknął sandu, po czym odwrócił się, by odejść. AJ zaczynał wyglądać na nieco zdenerwowanego. Coś z pewnością zmieniło się w jego zachowaniu. Coś mrocznego. Czekaj, kurwa, poczekaj, idziecie za nim! Czy wy nie jesteście strażnikami, czy coś? Jak to ma zadziałać? A ten dzieciak, czy to nie on? Co się dzieje, do cholery? Zawołał za nami KL. Cóż, to trochę skomplikowane, odpowiedziałem, ale myślę, że się uda. W rzeczywistości nie byłem tak pewny siebie. KL zadrwił. Jasne, oczywiście. No, to nie także. Chcę, żebyście przegrali. Uśmiechnął się. Idź, hiskop mu tyłek. Uśmiechnąłem się z powrotem i przytaknąłem. Ale zanim wyjdziesz, zrób mi jedną przysługę. Czy ksiądz jeszcze żyje? Nic nie mówił od jakiegoś czasu, ale wydaje mi się, że widziałem, jak lekko drgał. Spojrzałem na Hugo. Pomimo martwego wyrazu twarzy, wciąż mrugał co jakiś czas. E... Tak, odpowiedziałem. Kael oparł głowę na ścianie i przytaknął. Okej, okay. dobrze, dobrze wiedzieć. To wszystko, co powiedział. Po tej krótkiej wymianie zdań ruszyliśmy biegiem, by zmierzyć się z niemożliwą do pokonania ścianą, znaną jako Kętaj. Podczas gdy my szukaliśmy jego, on z pewnością szukał również nas. Gdy ruszyliśmy... Próbowałem dojrzeć, co myśli Sandu. Jego wyraz twarzy nie był zbyt jasny, ale mogłem stwierdzić, że jego pewność siebie w tym momencie nie była zbyt duża. Biorąc pod uwagę to, co wiedziałem, mogłem spojrzeć na tę sytuację z wielu możliwych punktów widzenia, z których wiele doprowadziłoby do tego, że Sandu postępuje mało moralnie. Ale tutaj kontekst się gubi. Znałem tego faceta i o ile nie udawał przez te wszystkie lata, był tylko jeden wniosek, do którego mogłem dojść. Dla dobra dzieciaka to było coś, co musieliśmy zrobić. Do diabła ani przez sekundę nie wierzyłem, że jest z natury złośliwy. Moje myśli biegły zbyt szybko. Zanim się zorientowałem, staliśmy tuż przed Kentajem. Jego kombinezon został dość mocno uszkodzony, a na całym ciele miał zaschniętą krew, choć wątpiłem, że większość z niej była jego własna. Ale poza jednym z przedramion nie był w najmniejszym stopniu ranny, co oznaczało, że załatwienie go będzie dużym wyzwaniem. Ale z drugiej strony, nie miałem też pojęcia, do czego ten dzieciak jest zdolny. Kentaj szydził, gdy szedł w naszą stronę. Jego żądza krwi zdawała się przenosić na atmosferę fizyczną wokół nas, wywołując mroczne uczucie w moich wnętrznościach. Ale cała jego uwaga była skierowana na dzieciaka. Znalazłem się. Warknął. Sandus spojrzał na AJ-a i skinął głową. AJ. już czas. Brak odpowiedzi. W rzeczywistości dzieciak zastygł na miejscu, jego oczy rozszerzyły się w czystym przerażeniu. Obawiałem się, że coś takiego się wydarzy. O cholera, mruknął sandu, zanim potrząsnął ramionami AJ-a. Dalej on idzie w naszą stronę. Ej, AJ. AJ! jego głos stawał się coraz bardziej zdesperowany. W rzeczywistości cały ten plan był zapewne jednym wielkim ryzykiem. Niemniej jednak, było to ryzyko, którego z pewnością był świadomy wcześniej. Z plecami przy ścianie, Sandu stał mocno w swojej obietnicy ochrony dzieciaka. Zrobił wydech, zanim osłonił AJ'a i przygotował się do dzielnego, ale daremnego wystąpienia przeciwko Kentajowi. Myślisz, że nie zabije strażnika, jeśli stanie na drodze sprawiedliwości? Zagrzmiał kentaj. Sandus zadrwił. Nie! Myślę, że zabijesz byle kogo, ty wielki jebnięty psycholu! Przerośnięta żyła wybrzuszyła się na szyi kentaja, gdy napiął rękę, gotowy do zadania ciosu rozbijającego głowę. W tym momencie po prostu zamarłem. Wiedziałem że nie mogłem nic zrobić. Jednak gdy Kentaj cofnął jedną stopę, przygotowując się do uderzenia, ciemna, przypominająca ducha ręka owinęła się wokół jego łydki, po czym ściągnęła go w dół i pociągnęła za sobą. Spojrzałem na sprawcę, wywołujący koszmar byt, przypominający zniekształconego goryla z nieporęcznymi, przerośniętymi ramionami. Wlokło Kentaja po podłodze, przerzucając go przez szereg szyn i filarów. Goryli stwór nie miał jednak przewagi na długo. Kentaj wydał z siebie nieziemski krzyk, po czym odciął jedno z ramion stwora i przebił jego głowę pięścią. Gdy istota opadła na ziemię, otworzył się pod nią jakiś portal, który wciągnął ją do środka. Z cienia sąsiedniego korytarza... Wyszedł Ken. Nie ułatwisz mi tego, prawda, kolego? Powiedział szczerząc się. Zawsze wiedziałem, że jesteś złem, warknął Kentaj. Ja po prostu muszę eliminować tutaj każdego. Powoli, ale nieubłaganie zmieniał się w przesyconą, prymitywną, napędzaną wściekłością bestie. Ken, dlaczego ty? Odezwał się sandu, brzmiąc na zdezorientowanego. Ken po prostu wzruszył ramionami. Obietnica to obietnica, pamiętasz? Więcej straconego kontekstu. Co do cholery robił sandu przez te wszystkie lata. Uważaj! Ostrzeżenie sandu nadeszło w odpowiednim czasie. Kentaj wystąpił do przodu, wystrzeliwując jedną ze swoich kolosalnych pięści prosto w głowę Kena. Na szczęście dla niego zdołał on w porę przywołać istotę, która przyjęła za niego cios. Kilka sekund później zszedł z drogi kolejnemu uderzeniu. Kurwa, mruknął Ken. To będzie irytujące. Spojrzał na aj -a. No dalej, dzieciaku. Wiem, co potrafisz. Ja nie mogę. mruknął, kuląc się i widocznie drżąc ze strachu. Ja. ja zabiję. Zginiemy, jeśli tego kurwa nie zrobisz stwierdziłem, krzycząc. Posłuchaj, Sandu, co? Nie ma tu innych opcji. Mój wybuch prawdopodobnie nie był zbyt pomocny, ale to mój własny, instynktowny strach przemawiał za mnie. Podczas ułamków sekund, kiedy moja uwaga nie była skupiona na kętaju, on zbliżył się do mnie na odległość kilku centymetrów. Zanim się zorientowałem, czułem jego żelazny uścisk wokół mojego prawego przedramienia. W jednej chwili poczułem, jak moje kości są miażdżone, zanim zostałem rzucony mocno o ścianę. Moja wizja zamarła na chwilę, zanim cały ból uderzył we mnie jednocześnie. Jeśli wcześniej byłem bezużyteczny w walce, to teraz byłem całkowicie pozbawiony możliwości działania. Ledwo mogłem się ruszyć, gdy moje ciało sunęło się po ścianie, opadając na podłogę. Kurwa, wyplułem. Fala kurfina płynęła wraz z tym słowem. Mogłem teraz tylko obserwować. Z dzieciakiem wciąż przestraszonym jak dupa. Tak naprawdę była tylko jedna osoba zdolna do walki. Ken otworzył około dziesięciu portali w okręgu, wokół siebie. Zawył, jego żyły na przedramieniu pulsowały jak diabli, podczas gdy strumień krwi zaczął spływać z jego czoła i nosa. Boże, nienawidzę tego robić. Z każdej naraz wyłonił się petryfikujący spis ezoterycznych, niepojętych bytów. Z tego, co widziałem, był tam ciemnoniebieski, ludzkiej wielkości orzeł, który wydawał się być złożony z lodu. Jakiś kolosalny, demoniczny samuraj z płonącym mieczem. Sześcionożna istota z wielkimi, poszarpanymi ostrzami wystającymi z każdego rogu jej ciała. Zombifikowany rewolwerowiec, który najwyraźniej zachował się ze Starego Zachodu, noszący gigantyczne rewolwery wykonane z wijącego się szarego mięśnia, a także upiorny humanoid z czterema rogami, pięcioma oczami, sześcioma ramionami i gigantyczną, świecącą zieloną gałką oczną na swoim torsie, pośród wielu innych. Ken westchnął, widząc te nieładne stworzenia, które przywołał. Dlaczego nie mogłem być po prostu telekinetykiem czy coś? Zebrał hordę, która przyprawiłaby odrżenie kolan nawet najsilniejszego człowieka. Ale Kentaj nie był już człowiekiem. Nie zawahał się ani przez chwilę. Błyskawicznie ruszył naprzód, miażdżąc każde ze stworzeń, które stanęły naprzeciwko niego, przyjmując przy tym tylko kilka drobnych cięć i nieistotnych uderzeń. Tak było, dopóki nie dopadł roga tego gościa z okiem w torsie. Tamten zdołał złapać cioskę jedną ze swoich licznych rąk. Szatańska kreatura! wykrzyczał, po czym drugą ręką zarzucił krzyż. Został on ponownie złapany. Podczas gdy Kentajowi zabrakło rąk, stwór wciąż miał cztery. Wylądował poczwórne kombo dewastujących ciosów w twarz i górną część klatki piersiowej Kentaja, powodując, że jego głowa odbiła do tyłu. Krew trysnęła z jego oczu i nosa. Jednak jego głowa wróciła błyskawicznie wiercając się w skroń potwora i niszcząc dwójkę jego oczu. Obaj byli teraz w kurwieni. Synchronizowali swoje ryki, po czym zasypali się nawzajem serią katastrofalnych uderzeń. Żaden z nich nie przejmował się obroną, ani nawet żadną strategią. Po prostu chcieli narobić sobie jak najwięcej szkód, uderzając się nawzajem wszystkim, co mieli. Podczas tej wymiany zacząłem zauważać coś dziwnego w wyglądzie Kentaja. Z pewnością Otrzymywał mnóstwo obrażeń, ale różnica nie wynikała tylko z jego ran. On się zmieniał. Jego żyły zaczynały drgać pod skórą, prawie jak uwięzione węże, próbujące się wydostać. Na dodatek zdawał się być coraz większy. Właściwie to stawał się większy od czasu walki z Łu. Nie rozumiałem tego do tej pory. Górował nad sandu, nad którym miał tylko pięć centymetrów. Teraz przerastał nawet stwora, który jeszcze kilka minut temu był porównywalnej wielkości co on. Czym jest kurwa ten gość? Zastanawiałem się na głos. Sandu bez wątpienia również to zauważył. Mogłem zobaczyć, jak jego oczy rozszerzają się w przerażeniu na ten widok. Stwór opuścił głowę, po czym popędził nakętaja rogiem do przodu. Wbił wszystkie cztery w jego brzuch. Zdołał wbić każdy z nich na około 3 centymetry w głąb jego ciała. Ryki Kentaja również się zmieniły. Straciły wszelkie cechy człowieczeństwa. Był w trakcie procesu przemiany w prawdziwego, pełnoprawnego potwora. Zaczął odchodzić od konwencjonalnych sztuk walki. Wyciągnął palce, wbijając dwa z nich w oczy stwora, po czym wydłubał je całe w krwawej, oślizgłej brei. Nie odstępując ani na krok, zagłębił zęby w klatce piersiowej stwora, wyrywając kawałki pulsującego, zielonego mięsa. Zakończył śmiertelną kombinację, wiercając się kolanem w tors stwora. Wyciągnął je, jednocześnie rozpuszczając jego ciało i kości w procesie. Gdy ten zaczął się osuwać, Złapał stwora za szyję i pociągnął go za sobą w dół, poddając go brutalnemu, jednonożnemu duszeniu gilotynowemu. Wywierał tak duży nacisk, że po kilku sekundach jego głowa całkowicie odpadła. Ken zaczął wyglądać na bardzo zaniepokojonego. Z krwią, wciąż kapiącą z nosa przywołał kolejny portal, z którego wyłoniła się humanoidalna kałamarnica. Nie zdało się to na nic. Została ona zdjęta jednym machnięciem przez Kentaja, który zmiażdżył ją do jednonogiej, hybrydy raczkującej. O kurwa. To było wszystko, co Ken zdołał wydobyć, zanim został podniesiony i dziko trzaśnięty o podłogę. To byłby koniec również dla niego, gdyby w ostatniej chwili nie przywołał kolejnego portalu pod swoimi plecami. Pozwalając sobie wylądować na miękkim ciele jakiegoś śluzowatego stworzenia, zamiast na twardym metalu. Przeturlał się, ledwie zdołał uniknąć kolejnego tupnięcia, które nie tylko zdziesiątkowało stwora, ale i samą podłogę. Ken sapiąc i będąc całym zakrwawionym, spojrzał na Sandu. Jego twarz wykrzywiła się w strachu i desperacji. Nie, nie na Sandu. On patrzył na dzieciaka. No, dawaj, mruknął. Wiem, że możesz to zrobić. Wyraz twarzy dzieciaka nie zachwiał się. Żadna iskra nie pojawiła się w jego przerażonych oczach. To nie ma sensu pomyślałem sobie. Czy twoje wspomnienia naprawdę migają ci przed oczami, kiedy myślisz, że zaraz umrzesz? Cóż, Niektóre z nich tak. Te, które warto zapamiętać, próba usprawiedliwienia sposobu, w jaki żyłeś, decyzje, które podjąłeś. Dochodzisz do jednego przytłaczającego wniosku. Byłeś tam, w samym środku tajemnicy znanej jako życie. A teraz to wszystko miało się rozmyć. Gdy kolejna łza zaczęła spływać po policzku dzieciaka, poczułem, jak jedna spływa po moim własnym. Ken westchnął. Wiem, że się boisz, ale. Nie mamy tu czasu. Proszę. Sandu podniósł rękę, zatrzymując Kena w połowie zdania. Miał kamienny wyraz twarzy. To się dzieje. Ken wyglądał na zdezorientowanego. Co? Sam nie byłem do końca pewien odpowiedzi, ale zrozumiałem sedno. Ciało EJA zaczynało widocznie drgać, lub też coś podobnego. Zaczęło się to dość powoli, ale zdawało się drastycznie nasilać z każdą mijającą sekundą. Po jakimś czasie jego ciało stało się ciemną, bezkształtną, nieruchomą plamą. Z wnętrza tej plamy wyłoniły się dwa ostre, płonące czerwone oczy. I wtedy poczułem, jak podłoga zaczyna drżeć wokół mnie.